Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was serdecznie na moim kanale i przechodzimy do czytania na czerwiec. Zapraszam Was również, zapoznajcie się z filmem, który przygotowałam jakiś czas temu, czyli ze wstępem do czytań czerwcowych. Tam jest wszystko wyjaśnione, co będziemy robić w tym miesiącu, czyli na czerwiec, a teraz zaczynamy. Karty są przygotowane wcześniej. Królowa Mieczy. Bliźnięta Waga Wodnik. Ktoś bardzo rozsądny, poszukujący prawdy, szczery ze sobą, doświadczony. Trudno tą osobę zmanipulować. To jest też informacja dla Was, że może tak się zdarzyć, że w Waszym otoczeniu w pierwszym tygodniu czerwca będą osoby lub sytuacje, z którymi trzeba będzie po prostu zrobić porządek, czyli troszeczkę poodcinać. Tak. A może być szczerym ze sobą i pójść w jakąś nową drogę. To jest karta brama, słuchajcie, to jest bardzo interesujące w tym momencie. To może być przełom pewnego rodzaju. Trzy buławy. To jest, wiecie, pewnego rodzaju oczekiwanie na to, żeby sprawy, które zainicjowaliśmy, zaczęły się dziać. To jest silna pozycja, to jest ekspansja, to jest odwaga. Królowa Mieczy też ma w sobie mnóstwo odwagi, żeby odcinać bullshit, szukać prawdy, podejmować sprawiedliwe decyzje, bo te decyzje mogą być konieczne, jeśli tutaj czekacie na coś nowego. Jeśli tutaj w trzech buławach podjęliście działania, tak? I teraz wypatrujecie efektów. Macie szansę przyciągnąć do siebie jakby pożądane rozstrzygnięcia, czegokolwiek dotyczy ta energia. Każdy indywidualnie powinien to dopasować do siebie, do swojej sytuacji. Aczkolwiek zobaczcie, trzeba być dalej moim zdaniem skupionym na tym, czego pragniemy. To jest pierwszy tydzień czerwca, bardzo konkretny, bardzo. Drugi tydzień czerwca. Paść mieczy i 8 monet. Słuchajcie, część z Was będzie się przyglądać komuś. Komuś, jakiemuś znaku ziemskiemu, znakowi ziemskiemu, przepraszam, może pannie. Część z Was będzie poszukiwała wiedzy na temat swojej pracy. Część z Was będzie chciała się dowiedzieć więcej, douczyć więcej na temat właśnie materialnych, moim zdaniem. Może też związanym z jakimś hobby, które później będziecie chcieli przekształcić gdzieś tam na sprawy zawodowe bardziej. Paść mieczy to jest, wiecie, też bystrość niezwykła. A to jest energia, gdzie my kochamy prawdę, kochamy sprawiedliwość. Uważajcie na plotki w pracy, część z Was. Tak się tutaj też rysuje, więc po prostu trzeba być ostrożnym. Mamy wokół siebie przecież różnych ludzi, różne sytuacje. Nie każdy ma dobre intencje, więc to jest takie ostrzeżenie, ale delikatne, żebyście zwrócili na to uwagę. Powiem jeszcze tak, że ja tutaj widzę poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy, poszukiwanie nowych kursów, poszukiwanie nowych szkoleń, poszukiwanie nowych dróg do dokształcenia się, niewątpliwie. Dużo energii w to wkładacie. To jest też zielone światło na to, żeby realizować jakieś nowe projekty. Takie, które będziecie mogli do poziomu gdzieś tam wyższego, mistrzowskiego prowadzić. To są też super pomysły na to, jak pewne rzeczy zrealizować w domu, w pracy. Takie przyziemne, moim zdaniem. Bardzo ładnie. Dobra. Umiarkowanie. Rydwan. Jeśli w trzecim tygodniu czerwca przyjdzie Wam wejść w jakąś bardziej zacieśnioną interakcję z osobą spod znaku raka, to
Informacja od kart jest taka, żeby starać się zachować spokój, harmonię, balans. Możecie też otrzymać jakąś fajną informację właśnie dotyczącą pracy, dotyczącą postępów pracy, zielonego światła na uruchomienie jakiegoś projektu. I też należy zachować spokój, umiarkowanie, harmonię, kontrolować dalej swoje emocje, bo to jest dopiero, słuchajcie, jakaś tam część za Wami, tak? Były trudności, Wy te trudności pokonaliście, idziecie dalej do przodu, to jest bardzo ładna energia w zasadzie. To świadczy o pewnego rodzaju sukcesie, bo wszystko, nad czym pracowaliśmy, staje się sukcesem, nawet jeśli po drodze były problemy. Ale chodzi o to, żeby nie osiedlać na laurach tutaj, żeby iść za ciosem. A w energii karty umiarkowanie musimy skupić się na właśnie osiąganiu pewnego rodzaju harmonii i balansu. Na tym może, żeby nie łapać siedmiu srok za ogon. Żeby sformułować jedną długoterminową wizję i ze spokojem po prostu jakby osiągać ten cel, tak? Bardzo ładny trzeci tydzień. Bo z jednej strony jest moim zdaniem też takie wyważenie pomiędzy ruchem a spokojem. Czyli z jednej strony wiecie, kiedy przycisnąć ten pedał gazu, ale z drugiej strony wiecie, kiedy wyhamować, wystabilizować i jakby nawet być może troszeczkę się odsunąć, żeby ten spokój, tę harmonię w sobie kultywować. Super. Macie bardzo ładne czytanie. Bardzo pracowe, szczerze mówiąc. 6 monet to jest energia, w której ważne jest, słuchajcie, żeby jeśli otrzymacie dodatkowe pieniądze, często ta karta o tym mówi, to żeby podziękować, przyjąć te pieniądze z wdzięcznością. Jeśli kogoś zechcecie wesprzeć, to zrobić to bez oceniania. I teraz może być tak, że Wy lub ktoś z Waszych bliskich będzie potrzebował wsparcia, pomocy właśnie. I to nie musi być koniecznie wsparcie finansowe. To może być poświęcanie czasu, po prostu danie coś z siebie, zanim spodziewamy się otrzymać. Danie coś z siebie, tak? Uwagi, czasu, rady, pieniędzy, zależy. Każdy indywidualnie. Dlaczego? Dlatego, że z jakichś powodów poczuć przez chwilę, że jesteście w sytuacji bez wyjścia. Że może brakuje Wam środków, że może brakuje Wam wsparcia właśnie od najbliższych. Może czujecie się osamotnieni, to Was martwi, to Was stresuje, to Was zestresuje. Natomiast to jest tylko w Waszym umyśle, wcale tak nie jest. Chodzi o to, żeby uruchomić tą energię brania i dawania w bieg, tak? Jeśli damy coś od siebie, to przyjdzie do nas to, co najlepsze, tak? Dobro zawsze wraca, ja zawsze wychodzę z tego założenia. To jest energia stabilności finansowej, pomocy innym, brania i dawania. Więc wydaje mi się, że nie ma co martwić się na zapas, bo te lęki trzeba skonfrontować z rzeczywistością i może wyjść do kogoś z jakąś propozycją, może wyciągnąć do kogoś rękę, może kogoś wesprzeć. I wtedy poczujecie, że to, co Wam się wydawało być niemożliwe do zrealizowania, czy też w ogóle stresujące, co Was ograniczało, było tylko w Waszej głowie. Część z Was może będzie, sytuacja Was zmusi, że będziecie się zastanawiać, czy poprosić kogoś o pomoc i to Was będzie stresować. Więc tak jak mówię, tutaj to jest bardzo ładna energia. Energia przepływów zdrowych, tak? Może trudno jest zrobić pierwszy krok, może trudno jest zrobić ten pierwszy gest, wyciągnąć rękę lub zwrócić się z prośbą o pomoc. Natomiast później sprawy układają się już, powiedziałabym, bardzo harmonijnie. A jaka dla Was tutaj idealny moment? Nie wiem, byk albo rak to miał, słuchajcie. Idealny moment. Nie wiem, czy nie byk. No więc jeśli macie coś wspólnego ze sobą spod znaku byka, to może być dla Was wspólnie idealny moment do zrealizowania jakiejś
jakiegoś projektu zawodowego, do ustabilizowania, bardziej relacji, do wsparcia się nawzajem w jakiejś sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że dla Was to jest idealny moment do rozpoczęcia jakiejś działalności związanej z douczaniem, z nauką, z pracą, z dokształcaniem się w tej pracy, z podnoszeniem kompetencji. Ale ja mówiąc praca, mam na myśli również nasze pasje, hobby, wszystko to, co jest namacalne, tak? To, co jest jakby przyziemne, tak bym powiedziała. Więc na to jest idealny moment. Jeśli potrzebujecie wsparcia i stresujecie się tym, że musicie kogoś o nie poprosić, to prośba jest taka, żeby skonfrontować te lęki z rzeczywistością i poprosić o wsparcie. Bądź wyciągnąć rękę do kogoś, bo to też może być taka sytuacja, że ktoś od Was będzie potrzebował wsparcia, Was to trochę zestresuje, będziecie się zastanawiać, że są jakieś ograniczenia, nie możecie być może pomóc tak, jakbyście chcieli. To chodzi o to, żeby dać siebie tyle, ile możemy, w sposób absolutnie szczery. Także moje drogie ryby, to by było tyle w czytaniu ogólnym, a teraz przechodzę na Vimeo i zainteresowanych zapraszam ze sobą. Pozdrawiam Was serdecznie i jesteśmy w kontakcie.